Dwoje mieszkańców Krzeszowic zostało objętych kwarantanną. Kontrolowali ich policjanci. Podczas jednej z takich kontroli telefon odebrał mężczyzna. Potwierdził swoją tożsamość i pokazał się w oknie. Problemy zaczęły się, gdy policjanci chcieli w ten sam sposób sprawdzić jego partnerkę. Gdy policjanci nalegali i ponownie zażądali, aby kobieta podeszła do okna, ujrzeli wystający czubek głowy w kapeluszu uniemożliwiającym rozpoznanie osoby. Nabierając podejrzeń co do prawdomówności domownika, funkcjonariusze poprosili mężczyznę, aby przekazał telefon stojącej przy oknie partnerce i wówczas usłyszeli męski głos usiłujący przybrać kobiece brzmienie. Relacjonuje Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Po tej rozmowie policjanci zażądali, aby mężczyzna i kobieta pokazali się w oknie w tym samym czasie. Mężczyźnie nie brakowało fantazji. Policjanci ujrzeli w oknie swojego rozmówcę i obok podtrzymywany był przez niego kapelusz. W końcu mężczyzna przyznał, że współlokatorki nie ma, bo udała się do drugiego domu, aby wyprowadzić psa. Policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie kobiety za niestosowanie się do kwarantanny. Ponieważ sytuacja miała miejsce kilka dni temu, sąd może wymierzyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. Po zaostrzeniu przepisów za złamanie wprowadzonych zakazów grożą o wiele wyższe kary, nawet do 30 tysięcy zł. Jeżeli ty chcesz uniknąć podobnych konsekwencji, koniecznie zapoznaj się z tym filmem widocznym na ekranie. Nie bądźcie jak para z Krzeszowic, siedźcie w swoich domach i przestrzegajcie prawa. Do usłyszenia!